Achilles i żółw. W jaki sposób niepozorny i powolny żółw mógłby pokonać greckiego Herosa, szybkonogiego Achillesa w wyścigu? Zenon Zelei, grecki filozof, pytał o to, formułując sławny wówczas paradoks. Wpierw żółwiowi daje się niewielkie fory, pozwalając mu wyruszyć chwilę przed czasem. Każdy miłośnik hazardu z pewnością będzie stawiał swoje pieniądze na Achillesa. Zenon jednak zauważa, że ten, by prześcignąć żółwia, musi wpierw pokonać dystans, o jaki żółw go wyprzedza. W tym czasie żółw się oddali, a Achilles będzie zmuszony pokonać i tę odległość, dając żółwiowi czas na poruszenie się o kolejny kawałek. Na chłopski rozum taka sytuacja będzie zachodzić zawsze. Jak niewielki odstęp byłby między nimi, żółw i tak zdoła zbiec Achillesowi, pragnącemu go złapać, co oznacza, że Achilles nigdy go nie wyprzedzi. Sprowadzone do skrajności to dziwne rozumowanie zdaje się sugerować, że jakikolwiek ruch w przyrodzie jest niemożliwy. Jak również, że coś skończonego może być dzielone nieskończenie wiele razy. Ten koncept nieskończonych szeregów jest używany przez finansistów, by wzbogacać się coraz bardziej i pobierać od ludzi coraz większe odsetki, których ci nie zdołają spłacić w skończonym czasie. Ah.